Umierające światło 2. Stój, człowiek. Specy to twoja przepustka do centrum. A teraz lepiej się prześpi. Wyruszysz w nocy, kiedy w tunelach jest mniej zarażonych. Czy ty zakładasz, że ja... A, i tak przed spać. 24 godziny spałeś? Jest tu stwór, którego nie znam. Zabiłeś już takich chyba 3. Ty naprawdę nic nie widziałeś? Problem, zostaw tam mnie. Pyk. Gdzie ja tu mam? Grzyby. Dawaj. No nie no, gościu! Nie za dużo was tu! Dobra, ciągnąłem ich wszystkich. Ktoś tu jest? Nie widzę nic, mam za mało życia! Jezu, nic nie widzę. A, bo koszmar! Trzeba wyłączyć i włączyć. Nie. Ale te nożyki się przydają przy tej staminie niskiej. Staggerujesz gościa i masz chwilę, żeby sobie odnowić. Jezu, znowu... Czy mam jakieś boostery odporności? Nie mam nic. Jakoś nigdy się zbytnio nie przejmowałem, teraz będzie trzeba. Nie dla psa. Strzelaj. Ktoś kiedyś tutaj zrobił tak, że zostawił tutaj miny. Oni po prostu w to wlezli, wysadzili to. A czekaj, to nie byłem ja. Oni w to wlezli, wysadzili i tak... Skończyło się tak samo. Błądził po tunelach, jebany męt z bazaru. Prędzej szpieg renegatów. Nie wygląda na renegata. Właśnie o to chodzi w szpiegach. Może na dobry początek obetniemy ci dłonie. Wystarczy, Anderson. Chcemy poznać prawdę. Nie wyciśniesz jej siłą. Może będę mógł ci pomóc. Ale nie za darmo. Tunel będzie zamknięty, dopóki nie znajdę mordercy naszego dowódcy. Lukas miał broń. Rzadki, mosiężny kastet zwany Łazarzem. Myślę, że ktoś z bazaru mógł go przytulić. W tej rozgrywce będziemy simpować do SP-ków. To jest chyba ciekawsza, ale jakby mniej pozytywna ścieżka. Już raz leciałem tak full w SP-ków, ale jest chyba jeden wybór, którego nigdy nie zrobiłem. Trzymaj pachołków z daleka od naszych domów. Ale bardzo szybko zmienił śpiewkę. Znam faceta, który sprzedaje kradziony towar i inny szajs. Hakon, on ucieka! Cały chubi. Widzisz budynek Gierę? Włazi na dach! Nie! Ty! Włazimy na dach! No gnoju! Może byś tu przyszedł do mnie, co? Znaczy, nie przychodź. To jest fałka, nie? To już drugi poziom pościgu! Ej, mam ufałkę, spokojnie! Nie ma mnie tu! Debil! Nie skacz! No ej! Ufałka! Gnoju! W ufałce jestem! Gdzie jest najbliższa strefa? No gnoju! Ja cię plus! To nie wyjdzie! Biegniemy! Run! Dobra, tu skaczemy? Spiedzielamy! Jest tuż za mną, słyszę jego oddech. Tu były jakieś rurki do skakania, nie? Przejdźmy tędy. Jezu, czwarty poziom pościgu! Jestem na drugim levelu! Zróbmy tak, pyk. Góro przeskoczmy. A ja zapominam, że ja mam ten fajny skok. Ten odskok od rzeczy. Jestem! Jakoś wolno biegli. Może to, nie wiem, dostosowuje się do swojego poziomu, czy jakoś tak? Czy wy macie wodę? Ja jeszcze nie odnowiłem wody. Nigdzie nie uciekasz. Nie, to staggerowanie jest piękne. Kocham, że pojawiają mi się takie komunikaty, że tam jest jakieś gniazdo przemieńców, coś takiego. Panie, jeden przemieńc mi się pojawia, już się chowam w rogu i płaczę. Nie rób mi krzywdy, ja nic nie wiem. O czym? Jeszcze cię o nic nie spytałem. Wiesz cokolwiek o Łazarzu? Ale ktoś chciał ci ją sprzedać, nie? Może i ktoś chciał, ale nie powiem kto. Dbam o poufność klienta. Przestań pierdolić. Gadaj albo... Ma na imię Maja. I szybko zmienił gadkę. Jaki to jest level? Pierwszy, drugi. O, mogę tu wejść. Wszystkich na cicho, na spokojnie. Coś tutaj poszperamy. To jest brzydkie miejsce. Stąd szybko wyjdziemy. Dawaj, otwieraj to. Odporność na połowie. Ej, czekaj, czy to jest artefaktyczne już? Ho. Ci. Dobre. Ja tu actually już się rozglądam z tymi grzybami, nie? Ale czekaj, czy tutaj w środku nie będzie wzmacniacza odporności przypadkiem? O, tu jest, dobra.
To jest redukcja obrażeń od ludzi, a to jest redukcja obrażeń w nocy. Jak najwięcej w nocy. I od zarażonych trzeba. Nie chcę ich tu budzić. Spierdzielaj! Ja muszę dojść, chyba tam, z drugiej strony. Wlazł mi na stół. A pod stołem Allah nie widzi. Ty zleziesz kiedyś z tego stołu? Może zróbmy tak. O, pięknie. Tobie już odporność spada. Ja pierdzielę, przecież pół piętra przeszedł. Aha, i problem. Tego jednego gościa zabijemy. Ich jakoś wymieniemy, coś z nimi zrobimy. Czej, wabik, średni. Dawaj, 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 na speedzie, na speedzie, na speedzie. O, pięknie, pięknie, ale teraz nie mam czasu. Pal gumy. Mogę to zamknąć, tu nic nie ma. Tędy. Jakoś stąd uciekamy, teraz tu. Proszę w staminę. Potrzebuję wiatraków więcej. Wiatraków i bicia. Jezu, mi się ta stamina cały czas kończy. Ja nie mogę jednego wirala zabić, żeby mi się nie skończyła stamina. Dobra, i teraz tutaj są dwa. Po drugiej stronie gdzieś. Nie. Tam na dole jest. O. Trzech. Tutaj nie ma przejścia. Jak tu wejść? Premia nocna? Pojemnik z inhibitorami. Ja wiem, że pojemnik z inhibitorami w pobliżu. A mam problem. Tu. Dawaj, 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 na speedzie. O, za drugim razem. Tu będą dwa? To powinien być koniec. To jest koniec. Elegancko. Tu gdzieś wyjście? Gdzieś tu musi być wyjście. Nie drzwi mordy. W którą stronę jest wyjście? Ty no kurde, tu powinno być takie ładne wyjście. Ja ślepy jestem czy jak? Gdzie to jest? Tu? Tu. Ha, piękne światło dnia. Nawet nie wiem dlaczego ja zaskoczyłem. Actually kliknąłem guzik ze skoku. Dlaczego? Oto wielka tajemnica wiary. Strój Krajna, będę Krajnem! Zostaw, to moje! To nie jest śmieszne, do cholery! A to jest Dominik, myślałem, że to... Kobita, mówi. Czy kobita, dziewczynka. Zaraz, to ty próbowałaś sprzedać Hubertowi bronię speków? Tak, ale ten pacan jej nie chciał. Zaczął panikować i mnie pogonił. Dam ci to głupie coś. Ale za 500. Nie. Chcesz, żeby SP cię aresztowali? Oddaj mi to. Dobra. I tak oto trop poszedł do... nikąd. Że niech mi ktoś pomoże! To jest bardzo... Hej, co myśleliście, że mnie zaskoczycie? Co? I ten jeszcze wstał, gnój. Przyjmij to! Przyjmij zarażonego na klatę, masz. Skosztuj tego! Pyk! I myk! I pyk! I myk! Ej! Gin! Doskonały blok oszałamia albo silny atak. Silny atak mi się przyda. I mogę też rzucać bronią. Silny atak będzie mniej staminy zużywał chyba, nie? Albo wytrzymałości. Ale będzie wolniej bił. Zawołam kolegów, żeby... Ja odpadam! Zawołam kolegów! Ja odpadam! Aitor sporo zyskał na śmierci komendanta. Co chcesz powiedzieć? Nic. Tylko tym, że gdyby Lukas nie zginął, Aitor nie zostałby komendantem. Podejrzewacie, że Aitor jest w to zamieszany? Napisów nawet nie ma. Podejrzewam, że jeśli będziesz podsłuchiwał, to marnie skończysz. Nie wierzę, żeby komendanta zabił jakiś koleś z bazaru. Coś chyba sporo osób podejrzewa tego, Aitora. Zrobiłem, co chciałeś. Twoja kolej. Wpuść mnie do centrum. Chciałbyś, żeby to było takie proste. Otwarcie tunelu do Central Loop nie zależy ode mnie, pielgrzymie. No, zrób dla mnie robotę, a ja pomogę tobie. A później, no to nie zależy ode mnie. Aitor, obiecałeś! Ochłoń, pielgrzymie. Ja dotrzymuję słowa. Najpierw weź to. Dostanę jakąś rurę. Od wdzięczności. Rurę dostałem. Aitor, muszę dotrzeć do centrum, rozumiesz? Mam tam rodzinę i dzieci. Stąd nie dam rady ich ochronić. Tunel będzie otwarty, jak znajdę zabójcę. Jasne? Ile za naprawę? Ulepsz mi po prostu lek. Mierzą się najsilniejsi z najsilniejszych. Chłopie, chciałem tędy wejść. Tu gdzieś przemieniec łazi, tutaj. Otworzysz? Otwór. Ej, coś ty kurwa za jeden. Jest z zewnątrz, to ten pielgrzym. Co? Przyszedł zza murów? O kurwa. I trzymaj się z dala od SP. Nie są niczyimi przyjaciółmi. Właśnie dlatego będę się ich trzymał bardzo blisko. Wejdę im w dupę tak głęboko, jak tylko będę w stanie. O, Ezgi. Właś, Aiden. Nie szwędaj się nocą. Zamknij łeb. Brecken, Alfie, Lena, bracia, Kurfew. Ciekawe, ile z tych to devsi. Powtarzam,
Odejdź, świrze. Zamknij łeb. Sophie, porozmawiamy? Herman, nie rób mu krzywdy. Miłe powitanie, za każdym razem jak się pojawi na bazarze, chcą mnie udusić, powiesić, udusić. Jesteś tym nowo przybyłym pielgrzymem. No, jesteś na bieżąco. Muszę mieć. Twoja słowa cię wyprzedza, Aiden. Zresztą, po wczorajszym każdy o tobie słyszał. Pracuję tylko z ludźmi, którym ufam. Jesteś z zewnątrz. Chcieli cię powiesić. Nikt nie mówi o tobie nic dobrego, pielgrzymie. Chcesz, żebym ci zaufała? Porozmawiaj z mieszkańcami bazaru. Spróbuj zdobyć ich zaufanie. Innymi słowy, leć, rób side questy. Część elektroniczna. Ciągle mi brakuje tej jednej. Nie chce mi się nigdzie łazić. Czy ty może tutaj w sklepie masz coś? Ty nie? Ty też nie. Co do zlecenia. Przede wszystkim będzie tu wymagana pewna dyskrecja. Jak tak się zaczyna, to już wiadomo, że będzie źle. Sprawa moich wspólników. Spotkaj się z nimi w zachodniej części Quarry End. No ty gnoju! Już tu chodź. Chodź, dawaj, na speedzie, na speedzie. Pyk. I... dobra, nie złapię go. Nie, przeszukam. Pyk. Ławka. Pyk. Siup. Gdzie jest... Tam na górze jest jakaś ufałka. Coś widzę. Czemu nikt nie ma elektroniki? To jest jakaś lekcja historii. To było coś takiego, że trzeba było po prostu łazić po jakichś rzeczach. Nie, chłopaki! Przeskakuję tu! Tu wejdę! To jest kolejny! I to ten mocny! Viral! No! Kiedy nawet sklepy są trudne. Nice! A teraz, Wafel versus język polski. Zabicie walonych paru wila... Zabicie wa... Zabicie palu... Zabicie paru walonych wirali sprawia mi problemy. No drona mnie, kurde, mordę. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Pójdę na górę. O, tu se wlezę. Ktoś coś? Oj, tak, to ktoś coś. Siema. Pyk, zjeżdżaj. Dobra, tak mogę ich załatwić. Ale mam mało życia. Nie bij. Odleżę się. No nie, no, chłopaki. To gówno mnie zabije. Nie. Uciekaj! Na zewnątrz! Potrzebuję więcej leczonka. Nie mam z czego. Dobra, silny atak tu pomaga. Z tą samą ilością staminy mogę więcej zrobić. Tak, to brzmiało jak zadowolone kuski. Ojojoj, chyba jednak nie. Wszystko gra? Zgadnij? Nie. Koza leży. Zdarzyła się. Koza się spajczyła. Widzisz? Jest do niczego. Jak nawet Vincenzo mówi, że jesteś do niczego, to jesteś do niczego. Wręcz przeciwnie. To bardzo, bardzo... ma duży, ogromny... Chcesz powiedzieć, że ma potencjał? Potencjał! Tak! To może być całkiem skuteczna broń. I mamy... pierwszą modyfikację broni. Chociaż jakąś dobrą broń ogarnę, żeby tutaj to modyfikować. Mam to. A to jest po pierwsze uszkodzone już trochę, a po drugie... I mają jedyną baterię zużyć na pospolite. Widział pan psa? Nie widziałem tu żadnych psów. O Jezu, to jest ten quest. Och, wybacz mały, ale trochę mi się śpieszy. A nie, z tym potem jest quest, ale teraz nie mogę. I wystarczyło zebrać te kabelki, dać tamtemu pseudowynalazcy i już Sophie chce ze mną gadać. Odwiedź któregoś z rzemieślników. Alberto albo Vincenzo. Obaj znają drogę do najczystszych kryształów. Kiedyś to miałem wielki... ogromny, Przychodzę od Sophie. Podobno wiesz, gdzie mogą zdobyć kryształy. Co do kurwy? Przysłała tu już jednego ta... Debila? No. Takiego jednego... swojego brata, no. W ogóle, jak tu byliśmy na bazarze w poprzednim odcinku, to była tam Lawan przez chwilę. Ale przez taką krótką chwilę. Wie, gdzie teraz są. I? I? Wysłałeś już brata swojego, więc... No? Co znalazłeś? Nic. Znam już miejsce, ale powiedzieli mi, że twój brat już o nie pytał. Herman, sprawdź, czy Barney włączył radio.
A nie, on poszedł na własną rękę. Zawsze na siłę chce się wykazać. Jebany gówniarz. Zabiję go. Zabiję. Poprawka, ja to zrobię, ale to później. Barney debil jest, przyszedł szukać kryształów, zostawił ich prawie wszystkie. Ej, zarażeni się przemieścili. Wziąłem radio, zagadałem do Sophie i nagle zarażeni się przemieścili. Kurwa mać, ile to gówno waży? Prawie tyle, co twoja matka. Jak ty próbujesz wstać, debilu? Ale wyleciał! Kimkolwiek jesteś, spierdalaj! To nasze kryształy. Po prostu spróbuj z nim pogadać. Barney, liczę do trzy. Jeden. Dwa, trzy, spierdalaj stąd! Oj, nie mogę się doczekać, żeby go strzelić w łeb. A to zrobimy, ale mu sklepiemy dupę kiedyś. Teraz mam wystarczająco staminy, żeby zrobić cios kończący w ogóle. Bez zużywania całej staminy. W ten sposób mogę lecieć w nieskończoność, cały czas. O ile będę zabijał cały czas i coś nie zabije mnie. Ej, ty, poszło. Czekaj, czekaj, jeszcze coś jest. Ej, gnoju, gnoju, gnoju. Nie mam leczenia, mam tylko te mocne apteczki. Chcę je zachować na coś lepszego. Szkodzi się tak, że w ogóle ich nie użyję i tyle. Czy ja mogę tu skraftować cokolwiek? Jeden medykament. Dobra, starczy. Nie mogłeś tak od razu. Sophie wspominała, że jesteś uparty, ale nie, że głupi. Ej, powinienem cię spuścić w pierdol. Z tą mordą? Myślę, że raczej miałbyś z tym mały problem. Nie, Piskrak, musimy go znaleźć. Obiecałem jego matce, że sprowadzę go z powrotem. Łapiesz? Oj, to się będziesz tłumaczył, mordeczko. Dałem radę. Ubiłem trójkę zarażonych. Wiesz? No, było już rannych, ale... Wielki sukces, spoko, spoko. Ja idąc do Barneya załatwiłem tak z 15. Rodziny i... Piękny prezent rodzinowy. Mam tylko prośbę. Wyjście z ujni. Widzisz? O, tam. Moje radio. Jesteś tam? Mamo? Nathan? To ty? Co się stało? Gdzie jesteś? Wszystko dobrze, mamo. Już prawie... Prawie tu kończymy z Barneyem. Z Barneyem? Obiecał, że ci włos z głowy nie spadnie. Nie pękaj, mamo. Słuchaj. Zdobyliśmy kryształy. Naprawdę musimy iść. Uciekaj stamtąd i wracaj do mnie. Barney dał mi słowo. Jasne. Niedługo. Niedługo wracam, mamo. Nathan? Co się dzieje? Nathan! Nathan! Jak wróci, to na pewno nie żywy. Aiden, jesteś tam? Tak, próbuję znaleźć twojego brata. Barney już tu jest. Gnój. Uznał, że chcesz zabrać kryształy. Ty poważny jesteś? Przysiemieniec, gdzie ty jesteś w ogóle? Nawet nie widzę cię. Chciałem zebrać rzeczy na leczonko. Nie, o ty tu jesteś obok, tuż! Chciałem zrobić rzeczy na leczenie, o! Ale to jest trochę drogie. Nie będę płacił. Mam tu wodę? Nie mam wodę! SPC mają wodę, a oni nie mają! Widać, kto żyje jak król. Pod jego dowództwem SP byli jak wrzut na dupie. Wniosek jest chyba prosty. Lukasa nie ma, nam jest lepiej. Amen. Gdzie Sophie? Znowu ty? Co ty robisz? Szpiegujesz mnie? A co, masz coś do ukrycia? Hej! A masz coś do ukrycia? Gadaliście o komendancie SP, prawda? Patrzcie, pan ciekawski. Uważaj, gdzie wsadzasz nos. Możesz go stracić. Ten kutasiarz Lukas zasłużył na śmierć. Taka prawda. Kto przejął nasz wiatrak? Stróżowie. Kto zajął metro? Pieprzony Lukas. Więc niech spierdalają, bo inaczej wszyscy skończą jak ich jebany dowódca. Oni specjalnie tak robią, techlandowcy, żeby to wszystko wyglądało jakby to był on. Że to on zabił Lukasa. Nawet ostatnio na Redditie widziałem jakiś taki post, że... No, że czego ten Barney mnie denerwuje, on ciągle udaje, że to nie jest on, podczas gdy widać ewidentnie, że to on zabił tego Lukasa i w ogóle. Też na początku byłem tego pewien. Miałeś na mnie poczekać. Miałeś, srałeś. Plany się zmieniają. Bałeś się, że zabiorę ci kryształy? Bać się? Ciebie? Nie żartuj. To czego? Dlaczego niby uciekłeś? I nic ci do tego. Przez twoje interesy zginęło dwóch ludzi. Pisklak był ci potrzebny, żeby mnie odciągnąć. Gówno wiesz o mnie i o moich ludziach.
Ale jednak się przyjrzałem. Jak brat. Był ci jak brat, ale wysłałeś mnie, obcego, żeby go ratować. Boże, co za gnój! Za każdym razem te jego dialogi skipowałem. Jak teraz go słucham, to jeszcze bardziej chcę mu wklepać. Musimy ich zabić, Carl. Kiedyś byli naszą rodziną. Negocjujmy z nimi. Dajemy Joemu te cholerne kryształy. Jebany tchórz. Wiem, co myślisz, ale musimy go posłuchać. Ty, zmienili tą cutscenkę chyba, nie? Wcześniej tak blisko nie podchodziła. Sporo cutscenek w ogóle zmienili i pisaliście mi, że to, że Aiden teraz unika ciosów, to zmienili właśnie też na drugą rocznicę, nie? Wtedy dużo cutscenek zmieniali. Rozejrzyj się, Aiden. Co widzisz? Jeden chleje, drugi chleje. No, co ja widzę? Nikt z tych ludzi nie dożyje końca miesiąca. Dlaczego? Bo w krótkim czasie nasze zapasy wody wyczerpią się. Miejscowy zbir Joe i jego kumpel Jack przejęli jedyną wieżę ciśnień w okolicy. Wysyłam ludzi na negocjacje z bandytami i chcę uniknąć niespodzianek. Premia nocna. Tyle się dostaje, jak nie umierasz. Pielgrzymie, posłuchaj mojej rady. Opuść to miasto, zanim utkniesz w nim na dobre. Mordo, ty siedzisz tutaj od paru dni. W tym jednym, tym samym miejscu. Jackie Joe! A potem wieża ciśnień. To już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Żegnajcie, robaczki!